Proszę Państwa, mecz Gwiazd o obozy koszykarskie Sierakowice 2017. Pomarańczowi na żółtych. 24-16 prowadzą pomarańczowi. Mieszane składy, chłopcy z dziewczynami. Ładny przechwyt, ale za chwileczkę strata, błąd kroków. Nie da sobie tego wmówić, ale niestety decyzja sędziego jest niepodważalna. I to sędziego, koszykarza, który spędził tysiące godzin na parkiecie. Będą zmiany. Wchodzi zawodniczka pomarańczowych z numerem 3, Roxana Sobotka. Brawo dla Roxany! Dwadzieścia cztery, 16, 5 minut do zakończenia trzeciej kwarty. Na początku prowadzili żółci, ale teraz już dłuższy czas prowadzą pomarańczowi w posiadaniu piłki w tym momencie. Szeliga zablokowany. Nie przepisowo. To są chłopcy z Krakowa. Jeden gra w Wiśle, drugi w Pasach w Krakowie. Dwa kluby, które od lat między sobą walczą o prym. Krakowia, Pasy, Wisła. Szeliga, 2003 rocznik. I ładnie teraz, 75. Dla żółtych z 75 numerem punkty zdobył Kacper Maćkowiak. Z pół obrotu, ale nie udało się. No, w tej akcji dynamicznej Szeliga faulowany. Szeliga. Starszy brat, znany siatkarz. Jak ktoś zna, to wie. Młodszy poszedł w koszykówkę. I dobrze. Dwa rzuty. Brawo! Krakowia Kraków. Szeliga. Ale robi ten chłopak postępy z miesiąca na miesiąc. O, świetny blok! Z numerem 15 blokował Karol Sołtyka. Minuty do zakończenia trzeciej kwarty. Wciąż prowadzą pomarańczowi. I to oni w tym momencie w posiadaniu piłki.
Będą zmiany. Wchodzi na parkę z 48 numerem. Julia Telikowska. Tu też schodzi Strzeliga w numerze 53 pomarańczowych przed Kuba Lisowski. Dla pomarańczowych punkty zdobywa Karol Sołtyka. Karol Sołtyka, jeden z młodszych zawodników, 2004 rocznik, na kamp przyjechał z Koszalina. Jacques Koszalin. Ale tu jesteśmy wszyscy jedną drużyną, obozy koszykarskie. A rzuty wolne w żółtym stroju z numerem 88 wykonuje Krystian Falecki. Na co dzień gra w Czarnych Panterach. Czarni Słupsk. Na razie tyle, do usłyszenia.